Niebiesko-żółte i biało-czerwone flagi powiewały na placu ratuszowym. Spotkanie zgromadziło około 300 osób. Tłumnie przybyli mieszkańcy, samorządowcy oraz przebywający w naszym mieście Ukraińcy. Moje państwo jest otoczone rosyjskimi wojskami, ale giną ludzie. Serduch Ukrainy wpływają. To jest dla nas wszystkich wielka tragedia, tak? Dwa dni my po prostu nie śpimy, my zbieramy wszystkie rzeczy, szukamy autobusy, busy, którzy mogą jechać na granicę z Polską, odbierać naszych ludzi. Jestem bardzo naprawdę wzruszony wsparciem całego polskiego narodu, państwa polskiego i społeczności międzynarodowej. Jak żeśmy się dowiedzieli, no to był płacz, lament, ponieważ ja mam bardzo dużo rodziny na Ukrainie, około 40 ponad osób, także mamy tam całą rodzinę i po prostu no jesteśmy wściekli, jak można, żeby tak napadli na spokojnych, normalnych ludzi. Płakać się chce, no. No poważnie, mówię serio. Myślę, że sobie nikt nie zdawał sprawy, w jakim kierunku to wszystko idzie, a ci, którzy mogli zadecydować i decydują, byli po prostu w sposób bezczelny ograni przez tego łobuza, przestępcę, bandytę, mordercę. Putina. To jest tak najkrócej, co można powiedzieć. To jest psychopata i to jest człowiek nieobliczalny. Dość wojny, dość przemocy. Putin to zbrodniarz, barbarzyńca, który zagraża światu. Naród ukraiński jest bohaterski i heroiczny, mówiła Danuta Kasperska z KODU. Ze sceny popłynęły słowa potępiające rosyjską agresję na Ukrainę, ale także apele o jedność, o solidarność, o działanie ponad podziałami. To, co się dzieje obecnie na terytorium Ukrainy, jest normalnym mordowaniem cywilów, bo żołnierzy aż tak dużo nie zginęło. Armia ukraińska nie jest tak źle uzbrojona. W dniu dzisiejszym armia walczy, armia broni się. Oczywiście jest słabsza, jednak na pewno, i tu jest pewna moja uciecha w tym nieszczęściu, że wszyscy na świecie stanęli za Ukrainą. Złość, przerażenie, ale i też wiara w to, że tak jak tutaj powiedziano, że naród, który walczy o swoją tożsamość, o swoją ziemię, nigdy się nie podda. Niech żyje wolna, suwerenna, niepodległa Ukraina. Bądźmy wszyscy razem, wspierajmy się, zapomnijmy o tych naszych wszystkich podziałach, bo to jest moment, kiedy musimy być razem. Chwała Ukrainie, niech żyje wolna Ukraina. Widzimy tych młodych ludzi, którzy ofiarowują siebie dla innych, ale nie tak, że się to da odzyskać. Oni wierzą w życie. Oni wierzą, że to ma sens. Oni wierzą, że tak trzeba. Jak to jeden mądry człowiek powiedział, jeśli nie wiesz, jak zrobić, to zrób to po ludzku, godnie. Na pewno się nie pomylisz. Przewodniczący Związku Ukraińców w Koszalinie Roman Biłas mówił o pierwszych uchodźcach, którzy przyjechali do Koszalina, o trudnej sytuacji i niezbędnej pomocy dla rodzin, które są już w Polsce i dla ludzi, którzy zostali w Ukrainie. W tym tygodniu pierwszy transport pójdzie do Iwano-Frankiwska, miasta partnerskiego Koszalina i do Lwowa, do wszystkich szpitali. Obrona terytorialna Iwano-Frankiwska potrzebuje trzech głównych rzeczy. Po analizie z panem merem Rusłanem Marcinkiewem mamy informacje, że potrzebują śpiworów, karimat, agregatów prądotwórczych dla wojska. To są trzy główne rzeczy. Inne znajdziecie pewnie Państwo w mediach społecznościowych. Każde złe działanie człowieka się kończy, wcześniej czy później. Bóg zawsze błogosławi tym, którzy postępują dobrze, dlatego jest w nas nadzieja. To słowa proboszcza parafii grecko-katolickiej. Wiec poparcia trwał ponad godzinę, rozpoczął się hymnem Ukrainy, zakończył mazurkiem Dąbrowskiego.